Dzień dobry. Poniedziałek. Poniedziałek, dzień dobry wszystkim. Słuchajcie, jak wam minął weekend? Jeszcze sprawdzę, dlaczego mi się tu okienko nie wyświetla. Sekunda. Siema. Ja już drodzę, słuchajcie. W drodze do pracy. Oczywiście po Karola jeszcze muszę zajechać. Powiem wam, weekend minął szybko. W sobotę wariactwo, w niedzielę wariactwo, bo jeździłem, zbierałem meble swoje, takie wiecie, gdzieś tam zakupione na Facebooku. Cały czas gdzieś tam jeszcze brakuje nam kilku szafek do tego domu. Nie chcę kupować niczego na pałę, więc sobie tam, wiecie, śledzimy. Albo to, albo tamto i jak trafi się, no to trafiło się akurat, że trzy szafki miałem w niedzielę. W sobotę pracowałem, wiecie, u tego mojego byłego klienta. Nie było ogólnie źle, ale wydaje mi się, że on beze mnie, jak ja bym tam nie pojechał, to już by leżał totalnie, nie zrobiłby niczego. Nawet narzędzi wszystkich nie miał, no ale nic. Mam nadzieję, że się chłopak nauczył czegokolwiek w sobotę. W środę się jeszcze z nim umówiłem, w sobotę się z nim jeszcze umówiłem, ale nie wiem, czy będę tam pracował, powiem wam szczerze, bo nie wiem. On bardziej szuka chyba kierowcy niż firmy, które instaluje różnego typu meble ogrodowe, systemy i tak dalej. Gazeba, jakieś tam pergole. Wymyślił sobie tak ten dzień w sobotę, że mnie po prostu głowa bolała. Powiem wam szczerze. Mieliśmy dwie rzeczy do zrobienia w Southampton. Wymianę jakiegoś lida w ogóle do takiego drewnianego kosza. Mieliśmy wybudowanie takiego, nie wiem co to było, greenhouse'u, nie wiem co to znaczy, nie wiem, jakiś glasshouse nad basenem. Co niektórzy pewnie widzieli, mogą zobaczyć też na Instagramie. Jakościowo to jest tandeta. To się rozpada w rękach, powiem wam szczerze. Nie wiem, za co ci ludzie płacą, bo to kosztuje jakieś tam pieniądze. Z tego co wiem, to jest wszystko sprowadzone z Chin. Tandeta, nie? Musiałem bardzo uważać, żeby tego nie połamać, nie przekręcić gdzieś śruby. Masakra po prostu, nie? Masakra. Także nic, no dobra. Ludzie kupują, trzeba im to złożyć. Przymocowaliśmy to do podłogi, ale jak przyjdzie mocny wiatr, to nie wiem, czy to wystoi. Szczerze, niby jakieś tam, wiecie, to ładnie wszystko wygląda na zdjęciu, ale jak się zaczyna tym operować, przesuwać drzwi, nie kupiłbym tego, szczerze, naprawdę bym tego nie kupił, mówię wam szczerze, kurde, nie chcę nikomu tu kłamać, uważajcie na tego typu zabudowy, bo są po prostu tandetne. Także sobota spędzona, pojechaliśmy po tym Southampton, wyobraźcie sobie, jeszcze na cztery miejsca do Londynu. Ja nie wiem, jak on to ustawił, ale ja wróciłem o godzinie 8 wieczorem dopiero do domu. Ciemno było w Londynie, słuchajcie, już jak montowaliśmy taki potrójny drewniany kosz, bo oni też to takie coś sprzedają, czyli można tam wstawić bina swojego domowego, takie trio. Trzeba to zmontować. On nie ogarniał nic. Ta instrukcja była tak słaba, że nie wiem, no ogólnie to ja to wszystko zmontowałem, ja to zrobiłem, on służył mi za pomocnika, gdzie ja myślałem, że on będzie tym mentorem ewentualnie, co i jak, żeby mi coś pokazać, a się okazało, że on mi nie mógł pokazać, bo sam tego nie ogarniał. Wracając do domu, to już był zmęczony, umówiliśmy się na środę, ja też miałem z nim taką dyskusję, czy on naprawdę potrzebuje mnie, czy może jakiegoś kierowcy po prostu, nie? A jeżeli miałby instalację na przykład, tak mu chciałem zaproponować, to może warto by było po prostu, żebym ja przejął tylko same instalacje ewentualnie i byśmy się wtedy tam dogadali. Albo ja bym ustawił sobie dni na instalację, on by po prostu wysłał mi klientów, poinformował ich, że w środę na przykład mogłaby być instalacja, bo tydzień wcześniej powiedziałbym mu, że w środę mam na przykład możliwy dzień do zrobienia tego i sobota, więc ustawiłbym mi instalację maksymalnie po dwie, słuchajcie, bo to też schodzi do 5 godzin w ciągu jednego dnia. Chyba że są jakieś super oddalone od siebie, no to
no to lipa, no to wtedy by było problem. Właśnie to jest problem, że one są oddalone, nie? Tych instalacji niby ma, ale niby nie ma, ma więcej deliverek, więc na razie nie spodziewam się więcej instalacji z tego, co on tak opowiadał. Mówimy o takich dużych instalacjach, słuchajcie, o takich 5-godzinnych, tak? Więcej niż jedna, dwie dziennie. Dwa razy w tygodniu, bo większość instalacji, które on ma, to są jakieś tam stoły, jakieś tam, nie wiem, bujane fotele, jakieś tam te kosze, które też sprzedają i tak dalej. Mi się wydaje, że to po prostu też on nazywa instalacją, z tego tak wywnioskowałem z tej całej rozmowy. Więc, szczerze, to nie chcę wracać o 8 do domu. Chcę normalnie wyjechać do pracy i normalnie wrócić. On sam chyba nie wiedział, na co się pcha, powiem wam szczerze, nie? On kupił tą firmę, on chce sprzedawać, on chce zarabiać, ale całej tej logistyki jeszcze nie ogarnął. Ma jakieś tam swoje wymarzone plany, ale no nie wiem, no życzę mu szczęścia. Zobaczymy. Wszystko czas pokaże. Poza tym, elektryk zrobił swoje, przez weekend pracował u mnie na projekcie, także też mamy elektrykę całą spiętą. Tam dwóch pstryczków nie zrobił, ponieważ ja mówiłem, że były podwójne, ale tam za bardzo miejsca w puszce nie było, więc trzeba będzie dostawić drugą puszkę i rozdzielić tak jakby te schodowe, schodową instalację na dwie puszki, z tego względu, że klient wymarzył sobie dimmer i ten dimmer sam w sobie potrzebuje trochę miejsca. Więc jak dochodzi do tego, że są to podwójne dimery na przykład, no to w ogóle już potrzebuje miejsca w samej puszce. A w tej puszce jest trochę kabli. Więc żeby to się wszystko nie grzało później i funkcjonowało poprawnie, no to zdecydowaliśmy z elektrykiem wczoraj, że rozdzielimy to po prostu. Niech będą dwie puszki obok siebie, będzie pstryczek, pstryczek, dimmer, dimmer i tak będzie łatwiej ogarnąć, nie? Także do tego będzie musiał niestety mi tu wrócić. Poza tym skrzynka zrobiona, cała instalacja zrobiona, sprawdzona. Jesteśmy happy. Czyli wszystkie kable puszczone zostały poprawnie, wszystko jest poprawnie, działa. I to jest najważniejsze, tak? W tym tygodniu też powiem wam, nie mamy już jednego człowieka, bo Łukasz poszedł robić swoje. Tak jak mówiłem wam w tamtym tygodniu, ja czułem ogólnie, że coś się tam dzieje, no bo we wtorek on już zrobił sobie wolne. Nie było we wtorek Łukasza i ja wiem, że Łukasz ogólnie do tej pory pracował sam. Gdzieś tam robił różne rzeczy. Miał tam przestój mały i tak trafił na mnie. Spoko, przydał się, wiecie, było fajnie. Także znowu będę musiał poszukać człowieka do pracy, bo będzie problem za chwilę. No i też nie wiem, wiecie, za jakiś tydzień, dwa, trzy, miesiąc, co może się wydarzyć, wiecie, na przykład z kimkolwiek, no, albo z Jackiem w pierwszej kolejności, no bo Jacek też u nas jest na chwilę, słuchajcie, bo on do tej pory 3 lata pracował w innej firmie, która tutaj robiła remonty, ale przez COVID-a mieli przestój i ten właściciel tam nie kupywał domów do remontu, ten Polak, dla którego Jacek bezpośrednio pracował, który pracował tam pod tym inwestorem, był większość czasu w Polsce, więc automatycznie Jacek został bez pracy, choć co prawda mu się tam nie śpieszyło, ale jak pojawiło się ogłoszenie z mojej strony, no to się odezwał i tak na razie jest. Ale czy będzie, też nie wiadomo, słuchajcie, to jest właśnie cała ruletka, nie? Prowadzenia takiej działalności. Pracownicy są i znikają, z różnych przyczyn, nie? Więc muszę mieć to gdzieś na końcu głowy. Więc poszło ogłoszenie, na razie nikt nie dzwonił, zobaczymy, może dzisiaj ktoś zatelefonuje. Jeżeli nie zatelefonuje w tym tygodniu, to też się nic nie stanie. Ogólnie powiem wam, że najgorszy etap tego projektu już jest zrobiony, więc nawet jakbyśmy zostali sami, to też damy sobie radę. I nie powinno być większego problemu. Następne projekty mamy tak naprawdę nie takie ciężkie, a nawet lżejsze, bo nie rozwalamy niczego, tylko po prostu budujemy od podstaw. Tak prawie. Tam tą budkę drewnianą rozwalisz, to jest, to wiecie, easy. Więc tyle z update'ów chyba, słuchajcie, co tam
w sobotę kupiłem meble. Pracowałem z gościem, w niedzielę kupiłem meble. Najważniejsze chyba wam powiedziałem. Weekend był bardzo busy dla mnie. Ale też miałem czas na odpoczynek. Ogarnąłem trochę garaż jeszcze wczoraj z synem. Wstawiliśmy tam malucha wreszcie. Zrobiłem miejsce, także zmieścił się gdzieś tam bokiem. Moja żona też popracowała trochę w garażu. Także mieliśmy bardzo fajny, pracowity weekend. Przy okazji też trochę odpoczęliśmy, bo kręciliśmy się obok domu tak naprawdę w niedzielę. Po południu już później, także jest super. Słuchajcie, ja lecę do pracy, muszę się rozkręcić. Poustawiać sobie w głowie plan na dzisiaj. Bo jeszcze szczerze nie mam nawet planu. To od czego powinienem dzisiaj zacząć? Na pewno mamy sufit do skończenia, więc Jacek z Karolem będą lecieć dalej z sufitem, bo w sumie tak, bo w sumie mogą. Gdzieś po drodze powinny przyjechać spotlighty do nas. Wiktoria Plamik nie dojechała w piątek, więc też będę musiał do nich zatelefonować, zapytać się, gdzie oni są. Drzwi 27, czyli co? To będzie jakoś w tym tygodniu? Czy w następnym? 22, no to jakoś koniec tygodnia, tak? Może początek następnego powinniśmy drzwi frontowe mieć. Pamiętaliście o tym spisie ludności? Podobno do dzisiaj jest, nie? Ja nawet tego nie zrobiłem, jakieś tam, wiecie, strachy. Słyszałem tylko na internecie, że po 10 tysięcy będą karać ludzi, słuchajcie. Jeżeli ktoś się nie wpisał na listę, ale ja się jeszcze nie wpisałem. Nikt się nie wpisał z ludzi, których znam. Także nie wiem, czy mam to ogarnąć, czy nie. Będę musiał poczytać dzisiaj, jak wrócę z pracy, co to w ogóle jest. Czy może zostać anonimowym, słuchajcie. Ej, miłego dnia wam wszystkim życzę i do zobaczenia za chwilę. Lecę po kawę. Hej, cześć. Jesteśmy na miejscu, słuchajcie. Idziemy zobaczyć, co tam się działo przez weekend. Samochód zamknięty, rura wykopana. Wody za dużo nie ma, to dobrze. Czekamy na inspekcję. Good morning. Siema. Słuchajcie, inspekcja była, sprawdziłem, znaczy inspekcja z mojej strony. I byłem u nich u góry, wyobraźcie sobie, to jest tragedia, co tam się dzieje. Tam jest po prostu tragedia. Tam nawet ciężko nazwać to tragedią. To jest gorzej niż tragedia. Kuchnia jest nowa, zamontowana, wyobraźcie sobie. I jest już upierdzielona cała. Poplastrowali tylko te miejsca, które były widoczne. Tam gdzieś dookoła szafek, tam gdzieś jakieś łączenie po tym zdjętym kominie naszym. Wszystko, ale to wszystko jest po prostu tak rozpierdzielone. Ja nie wiem, to nasza robota tutaj wygląda lepiej, gdzie u nas jest demolka jeszcze, no wiadomo, niż to co u góry. Chłopaki zakrywają resztę tutaj suficiku, tego starego. Lecą z tym sufitem, będziemy mieli go dzisiaj... Bo Thames Water ma przyjechać zobaczyć tą rurę za 10 minut, tak napisał mi klient. Więc powiem wam... Flat u góry, tragedia i zostawiam. U nas elektryka zrobiona, chłopacy już się wzięli za sufit. Super, ja pojadę za chwilę do Selco, wezmę więcej profili, bo potrzebujemy zbudować ścianki. Tyle w temacie. Coś chciałem jeszcze powiedzieć? Tak. Słuchajcie, pamiętacie tego klienta, gdzie ja miałem mieć robotę w Londynie? I zrezygnowałem z tego projektu, no bo po prostu fizycznie nie podołałbym robiąc ten projekt tu, tam i tak dalej, więc zrezygnowałem, dałem mu wystarczająco dużo czasu i tak dalej. I on ostatecznie powiedział, że znalazł budowlańca, tam próbowałem mu ogarnąć, ale on kogoś znalazł. Ja takie miałem przeczucie co do niego, że coś tam wiecie. I zostawiłem tego klienta też z tego powodu po części. Pisze do mnie wczoraj. Napisał do mnie tak, pokrótce, że chciałby, żeby każdy budowlaniec był taki jak ja. Czyli miał wiedzę, wiedział co robi i robił to dobrze. Ponieważ trafił na ekipę w Londynie, nie wiem kto to, co to, nie znam nazwy, ale
Mówi, że po prostu tragedia, że wyzywali go jeszcze do tego wszystkiego od takich i owakich, że wzięli więcej pieniędzy na koniec jeszcze, że zrobili tak robotę, że ostatecznie prysznic gdzieś tam cieknie i w ogóle, że jest jakiś lik do mieszkania poniżej. Że ogólnie robota przedłużyła się o ileś tam też, a była zrobiona na ileś tam. I ogólnie taki był rozżalony, że wszystko skończyło się bardzo źle i ogólnie teraz będzie się jeszcze ciągnęło pewnie, bo musiał skontaktować się z prawnikiem. Takie rzeczy, nie? Ja, no i co ja mam powiedzieć, słuchajcie? Ja miałem przeczucie do tego klienta, że on jest trochę dziwny. Więc uważam, że pewnie część winy jest po jego stronie. No i miał pecha. Co zrobić? Czekam na tym słoter. Zablejtuję was, bo uwięził mnie trochę teraz. Powiedział, że będzie za 10 minut i pojadę z wami na zakupy. Let's go. Jestem pod Celko. Dotarłem. Przed chwilą mi ktoś tu jeszcze zagadał w ogóle. A, jeszcze te pieprzone Homonto. Nie sięgnąłem. Wiesz co? Ten pan tam naprzeciwko. Chcę, żebym pojechał do niego extension mu wycenił, wyobraźcie sobie. A jak ja to mam zrobić? Coś tu się nie zamyka? Co jest grane? Co się stało? O, teraz odblokował się ten. W stacyjce coś się zablokowało. Podszedł do mnie i mówi, czy nie chciałbym wycenić extension, bo ma wszystkie dokumenty i tak. Wziął ode mnie wizytówkę i umówiliśmy się na dzisiaj. Także akurat dzisiaj jestem wolny, ponieważ cały tydzień mam też zajęty bardzo tydzień. Jak nie wyceny, to w środę mnie nie ma, bo jadę z tym gościem. Teraz jestem tutaj po profile na te ścianki nasze działowe i po płyty na te ścianki i jakiś kawałek izolacji i coś tam jeszcze. Teraz wam wszystko pokażę. Let's go! Zakupy zrobione. Trzeba tylko to teraz załadować. Jestem dzisiaj sam. Tak to bym wziął Karola. Ale wiecie, mamy człowieka mniej. Trzeba sobie radzić. Umówiłem się z plastrażem na piątek. Także przyjadą chłopacy na piątek i przez weekend będziemy mieli wyplastrowany całe to mieszkanie, także też do przodu cały czas. Był pan z tym Swater, to widzieliście, czy nie widzieliście, już nie wiem. Ale możemy też już zasypywać tą dziurę, także też plus. Ja biorę się za pakowanie tego, lecimy dalej, let's go. Czekam na Victoria Plumbing od piątku, słuchajcie, nie? I podobno byli u mnie w piątek. Ale dzwonili na jakiś super X numer. I to nie był na pewno mój, więc o co chodzi? Byli podobno u mnie, zostawili, podobno dzwonili, nie zostawili żadnego leafletu. Ona teraz próbuje znaleźć, co jest grane, więc mam nadzieję, że się kiedyś uda odebrać rzeczy. Masakra. Gdzie jesteś? Gdzie jestem? W trawisie! Gdzie jest moje Homonto? Tutaj. Idę zobaczyć, wiecie co, czy mają taki hiter na przykład duży tutaj na miejscu, który mógłbym wypożyczyć. Bo w tej chacie to tam słońca naprawdę nie ma za dużo. I ja myślę, że nie będziemy podłączać sobie grzejników teraz, żeby też tego nie upaskudzić. Więc fajnie by było znaleźć hiter. Jeszcze przy okazji, wiecie co, chcę zobaczyć, czy mają drzwi takie, jak ja potrzebuję. Bo tutaj mają cały ten lining, widzę. Tutaj jest. Coś tutaj jest i to jest nasza 115, czyli my coś takiego użyjemy. Tylko drzwi tu nie widzę, więc trzeba by było zobaczyć, czy nie ma hardwooda. O, redwood jest lepszy. To jest mocniejsze, nie wygina mi się tak, wiecie? To jest totalnie gówno. 115. My takim będziemy mieli. 106 my nawet będziemy mieli. Ponieważ nasze ścianki są chudsze. Takie grubościanki będzie. Ale co do drzwi, to ich tu nie widzę. Kiedyś mieli w trawisie drzwi. O nie, są jeszcze. Poczekajcie, zobaczymy, czy mają drzwi. Bo jak mają, a mają w dobrej cenie, to teraz wezmę stąd wszystko. Razem z tym hiterem. My potrzebujemy takich village door. Z tymi paskami. Nie takie.
Nie takie, nie takie. Ktoś tu coś postawił. Oj, biedę mają, powiem wam szczerze, jeżeli chodzi o drzwi. Co tu mają? O, tu jakieś fire doory są. Nie widzę. No, mają jakieś tylko takie, wiecie, podstawę jakąś. Dobra, idziemy zapytać się o hitar i do Holdensa. Let's go. Co się nalatamy dzisiaj, co czuję jak to w poniedziałek. Travis zaliczony. Wiecie co? Wziąłem od nich hiter, żeby te powietrze trochę przegonić w tym mieszkaniu, dopóki nie będziemy mieli tam grzejników, żeby też mi wszystko nie kisło, bo to zaczyna tak to wyglądać, że będzie potrzeba dwa razy tyle czasu na to, żeby wszystko wyschło do końca. Więc odpalimy to. Wziąłem taki, wiecie, z dmuchawą na ropę. Podłącza się go do transformatora 210. Pokażę wam wszystko na miejscu. Jest godzina pierwsza, więc za pół godziny tam będę, podłączę. Od razu niech to dmucha. Przestawimy kartony. I pojadę do Holdensa dopiero. Słuchajcie, chłopacy już wiem, że działają ze ściankami. Wyznaczyliśmy już mniej więcej, gdzie mają być ścianki, także mam nadzieję, że się uda, chociaż w większości je dzisiaj poskręcać. Także let's go! Lecimy z tym, hej! Słuchajcie, co się tu dzieje? Zaraz wszystkiego się dowiemy. To jest ten przepiękny hiter, który wam chciałem pokazać. B150 Climate Solution. Jakiś master, to wszystko jest na diesla, że my sobie to za chwilę odpalimy. Czy to dmuchać najpierw tam u was w pokoju? Nie, tutaj nie ma miejsca. A tam na końcu? Chcesz nas tu budować? No dobra. Dobra, to gdzie chcecie tego hiter? Tak. To te płyty tu przeszkadzają teraz. No bo opierają się o tą ścianę, co jest ten, do suszenia. A. Nie? To trzeba je szybko przestawić. Dobra, to tak, hiterek będzie tu mniej więcej. Tu jest jakaś taśma i tak dalej. Tu mamy lejek. Mamy transformator do tego, bo to jest na 110. Także wyłączymy już to urządzenie nasze. Test poszedł. Wszystko działa. Instalacja się nie grzeje. Więc mamy tutaj diesla. Od razu można kupić 20 litrów. Dali też do tego lejek. Transformator poszedł. Tutaj to? Tak, ale tu. Czy ja mogę ten transformator stąd? Gdzie on jest? Tam to musi być wyłożony. A, jest. Mamy transformator. Także zaraz będzie wszystko cacy. Trochę tutaj pym, 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 pym. Dobra. To się podłączymy gdzieś tu w takim razie. Dobra, trzeba będzie tu porządki porobić dzisiaj. Mamy podłączone, wstryknięte. I ogólnie, z tego co wiem, to tam ropa jeszcze jest. Jeszcze jest. Dobra, pachnie ładnie. Więc co? Gdzie to się odpala? Tutaj? Co tu jest grane? Tu mamy tak, wlej benzynę, podłącz, wstryknij jedynkę i zacznie dmuchać. A gdzie jest pstryczek? O co chodzi? Tu jest jakiś bezpiecznik razem? A, tu. No i... A. Czyli guzik jest tam zdany i zaczyna dmuchać. Wow, jebane. Ale gorąco będzie. Dobrze. Dobra, będzie super gorąco. Że poprzenosimy te płyty. Najprawdopodobniej tutaj na ścianę, żeby chłopakom było łatwiej je zabierać. No i tak to podeschnie, bo inaczej to słabo. Dobra, czyli co?
Maszyna poszła w ruch. Zrobi się tu za chwilę gorąco. Niech podsychają nam ściany. Let's go. Słuchajcie, lecimy z powrotem do chłopaków. Drzwi mam na samochodzie i ktoś do mnie pisał znowu. I don't know who. Także kupiłem drzwi z Hołdynsa. Takie pan sobie wymyślił. I taki chce. Od razu kupiłem ten cały lining do tego. I kupiłem też system do przesuwnych drzwi do łazienki. Heavy duty internal doors. Że powinno być ok. Jedyny mankament, no to ten zawsze boksik pieprzony, który trzeba zrobić nad drzwiami, nie? Ale to nie jest... Już więcej nie zrobimy. Aby te drzwi się przesuwały, wiecie, po ścianie, no to jest taki jeden z lepszych systemów, ogólnie najszybszych. Hello! Ale tu się suszy cały czas. Ale widać rezultaty, bo ja sobie kreskami zaznaczyłem na tej ścianie po lewej stronie. Także przyspieszymy, bo ta wilgość trochę spora tutaj w tym mieszkaniu. No i ta ściana, zobaczcie, jak podeschła. Ja nawet to przesunę już, bo tutaj była kreska, widzicie? I tu była kreska i tu. I cały ten element już wysechł. Więc nasze turbo działa elegancko. Siema. Mam drzwi. Jak tam? Włożyliście izolację? Elegancko. Co to taki ciepły ten kabel jest? Ten kabel jest taki ciepły? Po prostu temperatura powietrza, tak? A, to co innego. A, no tak, bo tu się zbiera. A, idzie podmuch, no tak. Tylko na nas. A okna, okna otwórzcie może tutaj. No jest tam, ale też nie zrobię przeciągu, jakby skłóceni, nie? No dobra. Alright, to super. Dobra, ja idę po drzwi, muszę je pownosić. Teraz też dobrze było jej postawić gdzieś w odpowiednim miejscu. Gdzie te drzwi postawić? Słuchaj, ten lining nie ma 2 cm chyba, on jest lekko grubszy. Trzeba zrobić te 81, trochę udoskonalić. Czyli jemy tą listę tutaj? Zaraz zmierzę dokładnie, dobra? Także idziemy to sprawdzić. Zobaczymy. Proszę pana, to jest nasz lining. I weźmiemy jedne drzwi, zaraz zobaczymy. Co do grubości, to nie ma żadnej notki. Tu jest 32 mm? The hell. Aż tyle? To trzeba będzie poprawić. A drzwi mamy 662. Dobra, czyli na 6,7 zrobimy drzwi. Znaczy 77, co ja zagadam. 76,2 są drzwi, więc wnęka drzwiowa będzie na 77 plus grubość tego liningu. Czyli zaraz zobaczymy, ile to ma dokładnie. Nasza zima zła. Słuchaj, to jest napisane, że tu ma, że to jest trochę grubsze, panie. Tu ma 32 mm niby z jednej strony. Weź to zmierz miareczką. Mogę tu przejść? To ile to jest? O co chodzi? 2,8. To tak napisali, to tak oni piszą, a robią swoje. To ma 3 cm liczmy, tak? Czyli 6 cm do 77. 83 musisz robić. Alright? Dokładnie 83, nie mniej. Może tam być, wiesz, milimetr więcej, ale nie mniej. 83. Czyli to otwarcie 83. I tu jak zaznaczałeś sobie na podłodze, to ten punkt dalej niech będzie 0, nie? Ale 83 trzeba zaznaczyć tą stronę. Tu nie ma drzwi. Drzwi są tylko tutaj, na przejściu. Nie? Alright, let's go. Muszę to wypakować. Zamykamy okienko. Tu już mamy pierwsze profile zrobione, jak widzicie. Już linie wszystkie porobione. Sufit skończony. Poszła izolacja i tak dalej, tam na tego beja.
Także jutro już ścianka będzie stała, będziemy mieli dwa pokoje. To są te drzwi, które dojechały dzisiaj. Także tak to będzie, zmniejszy się trochę pomieszczenie. Ten pokój tam będzie najmniejszy. Także teraz jeszcze widać przestrzeń. Jutro już ta przestrzeń zniknie. Dobra, zamknięte, zamknięte. Wyłączamy prąd, wyłączamy naszego fana. Jutro wrzucimy też tutaj turbo. Niech się wygrzewa. Zobaczcie, jak czerwono. Trochę ten bonding to nie był najlepszy pomysł jednak. Muszę się przyznać bez bicia, dlatego też przyspieszamy trochę schnięcie, bo on po prostu schnie i schnie. Choć te ściany tam w środku już wyschły, bo patrząc nawet na tą łazienkę czy na tego beja, to ten środek zadziałał zajebiście i te ściany podeschły. Tam nic nie jest wilgotne, ale tak czy siak on bardzo długo schnie. Nie jest to najlepszy produkt, jeżeli chodzi o równanie ścian. Mogliśmy użyć hardwalla, co prawda on bardziej pije wodę. Podczas plastrowania trzeba to popiwijować wielokrotnie, ale nie ma problemu z wysykaniem, więc zrobimy co możemy, podsuszymy i zostawimy, więcej nie możemy. Tak, aby do piątku było już dobrze, bo w piątek mamy tu plastraży, więc możesz zostawić. Także zobaczymy się jutro, słuchajcie, dzisiaj to crazy dzień jak zwykle, w poniedziałek zawsze taki jest. Zobaczymy się we wtorek, miłego wieczoru. Słuchajcie, dozo. Na razie, hej.